przygotowując to przemówienie, myślałem o komendancie, który nieraz powtarzał: gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać, niech wybiera drogę honoru. Ta zawsze będzie najwłaściwsza. Tak Józef Beck tłumaczył kilka dni później swoje przemówienie w Sejmie z 5 maja 1939 roku, w którym między innymi nadmienił, że jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.